Mili, sabotażyści w Polsce zasypują kopalnie. Zasypanie takiej kopalni kosztuje około 600, a nawet ponad 600 milionów złotych. To nie ma znaczenia, że firma proponowała 200 milionów złotych za kupienie koncesji, aby wydobywać. Trzeba by kupić tę kopalnię i wydobywać węgiel. Nie zgodzono się. Władowano 600 milionów, żeby zasypać tę kopalnię. W normalnych krajach, mniej bandyckich, zalewa się kopalnię i potem można tą wodę odessać i z powrotem kopać. U nas już jest to bezpowrotnie zniszczone. Teraz pytanie, czym zasypuje się takie kopalnie? Co tam się wrzuca do środka? Wiecie, że Polska jest jednym z przodujących krajów w Europie, gdzie sprowadza się do niej śmiecie z całego świata, a także śmiecie promieniotwórcze. Także nie wiadomo, czy w takie kopalnie nie lecą śmiecie promieniotwórcze. W Czechach tona węgla kosztuje 1000 zł. To ja nie rozumiem, dlaczego samorządy sprzedają ludziom węgiel po 2000-3000 zł. Na przykład kopalnia Makoszowy w Zabrzu. Właśnie w tym momencie ją likwidują. Koszt likwidacji to też około 680 milionów. W tej kopalni jest 170 milionów ton węgla i 200 milionów ton węgla koksowniczego. Wyobraźcie sobie, to Hitler by nawet tego nie zrobił. To Stalin by tego nie zrobił. To nawet to wszyscy rozbiorcy Polski i najeźdźca szwedzki. Wszystkie bandziory do kupy za głowę by się łapali i w życiu by nie pozwolili na coś takiego. A teraz wyobraźcie sobie, ten węgiel w tej kopalni ma tylko około 7% zanieczyszczenia, gdzie średnio wydobywany węgiel w Polsce ma od 60 do 70% zanieczyszczenia. Jest to jeden z najlepszych węgli na całym świecie. Hitler by nie pozwolił na to, żeby zasypać taką kopalnię. Lepszy numer to jest kopalnia, gdzie nie ma metanu, więc nie ma możliwości, żeby zginąć od wybuchu gazu. Słuchajcie, tu jest jeden tylko jedyny wniosek. Jest to dywersja i sabotaż. I ludzie, którzy tego dokonują, powinni zostać skazani na śmierć w okrutny sposób, bo śmierć to mało, zwykła śmierć. W okrutny sposób, żeby następny widział, co go czeka w razie czego, gdy będzie dokonywał dywersji i sabotażu na Polsce i Polakach. Ci sabotażyści atakują Polaków i Polskę w każdym momencie, w każdym dziale, na każdym szczeblu, w każdej niszy. Atakują Polaków finansowo, obniżają standard ich życia, niszczą im firmy, celowo prefabrykują tak wysokie ceny wszystkiego, że jest to ponad normę normalnego człowieka. A obcym, rosłym chłopom, na przykład, którzy powinni być teraz i bronić Ukrainę w czasie tego incydentu, dają pieniądze. Oni chlają w parkach, nad wodami, w mieście. A biedny polski emeryt dogorywa i nie ma bardzo często na jedzenie. Odbierają świadczenia niepełnosprawnym, a dają tym zdrowym bykom, którzy siedzą i piją w parkach nad wodą. Zobaczcie, jak jest zasrany park Poraski. Zasrany jest cały. Zobaczcie, jak jest Wisła zasrana nadbrzeża na Pradze. Gówno w wodzie pływa po każdym deszczu. Czyli robactwo urzędnicze spuszcza nam gówna i robactwo z zagranicy obgównia nam miejsca zielone. Ci okupanci
niszczą nam również nasze środowisko naturalne. No bo czymże może być zwalanie na jakieś robaki zwane złotymi algami, celowe niszczenie naszego środowiska w postaci ponad 5000 kolektorów emitujących w Odrę i nie tylko, we wszystkie rzeki w Polsce. Temat już przeciw, teraz mają temat elektrowni atomowej. No już. I teraz każdorazowo, jak taka Odra czy inna rzeka będzie w taki sposób zatruwana, to będą złote algi, albo widzieliście, albo za późno, to tamto, zawsze coś tam, jakieś kina psa się zawsze znajdzie. Mogę jeszcze setki wymienić takich rzeczy, ale zatrzymajmy się na atomie. Budowa elektrowni atomowej. Zobaczmy, co Effendi napisał kiedyś przed 2015 rokiem o tych sprawach. Za czasów komuny dobudowano wiele kolektorów ściekowych i zrzucano wprost nurt rzeki ścieki komunalne, przemysłowe, a nawet radioaktywne. Nawiasie, o czym powiedział mi nieoficjalnie inspektor ochrony środowiska. Ja być może kiedyś opowiadałem, to było coś takiego, że on był na przyjęciu mojego ojca. To było w latach 70., może na początku lat 80. I on zapytał, co tam tego, no na ryby chodzę. A gdzie, a tu, i na kolektor czasami pójdę, a on mówi do ojca, mówi, Zenek, nie puszczaj. A co, i zaczął mówić, że PME zakład, który do dzisiaj istnieje, spuszcza tam ścieki promieniotwórcze. Zaraz wrócimy do tych ścieków promieniotwórczych w połączeniu z tymi właśnie, z budową właśnie tych elektrowni atomowych. Powiedzcie mi, jak myślicie, czy Niemiec jest dokładniejszy od Polaczka? Nie mówię o Polakach, bo Polak jest dokładniejszy od Niemca, mówię o Polaczkach. Gro ludzi w Polsce to są Polaczki. Bez względu, czy to jest Menel, czy to jest Menel z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma żadnego znaczenia. Czy on jest obdarty, czy on jest w garniturze najlepszym na świecie. Nie ma znaczenia. Gro to są Polaczki. A Polaczek jest gorszy od każdego wroga, ponieważ jest to wróg wewnętrzny. Jak myślicie, czy Niemiec jest dokładniejszy od Polaczka? Odpowiedź brzmi tak. Zatem skoro odpowiedź brzmi tak, to wam przeczytam to, co Effendi kiedyś napisał. Jak się zaznajomiłem z tym tematem, to włosy na głowie mi stanęły. To samo jak z każdym tematem się zaznajomimy. Ze sprawą Odry. Kto by przypuszczał, że tam jest 5000 kolektorów? To co wiemy? Teraz zaznajomiłem się między innymi z anentami wędkarskimi. Słuchajcie, ja muszę to jeszcze zgłębić, bo to człowiek, który pracuje gdzieś tam, pracował w kilku firmach, ja. Nie macie pojęcia, co wrzuca się do wody. Znaczy, co wrzucamy do wody. Nie miałem pojęcia. Zrobię o tym film, muszę dokładnie to zgłębić. Niektórych to nawet nie powinno się dotykać ręką. A co dopiero wrzucać do wody? No to jest kolejna rzecz, która truje nasze wody. Zobaczymy, co Effendi napisał w swojej książce o elektrowniach atomowych w Niemczech. Nie trzeba aż tak daleko sięgać. Wystarczy wystawić głowę za miedzę i w Niemczech nie tak dawno pracowało 27 elektrowni atomowych. Powtarzam, książka zakończona, wydana w 2015 roku, pisana wcześniej. Połowę z nich zamknięto, a resztę także przewiduje się do zamknięcia. Przez wiele lat utajniano dane, według których w tych 27 elektrowniach wystąpiły... No ile wystąpiło awarii? No jakby ktoś mi powiedział, no to bym powiedział 2-3, tak jak na kolektorze, tak jak na Odrze, ile z kolektorów? No kilkanaście, kilkadziesiąt. To powiem wam, że tych awarii wystąpiło więcej niż jest kolektorów na Odrze. A dokładnie 5894 awarie. Dopiero Merkel opublikowała te tragiczne informacje. Tutaj przypis, z pewnością, że on z własnej woli nie opublikowałby tych danych, tak, bo strasznie wsiedli na nią. Średnio licząc, w jednej elektrowni wystąpiło 218 awarii. To są moje wyliczenia. Czyli statystycznie licząc, w Polsce w ciągu 20 lat, to średnia życia elektrowni w Niemczech, może zdarzyć się ponad 200 awarii.
Już obliczałem, jakby w Polsce ta postawili. Porównując niemiecką dyscypliną, odpowiedzialność i podejście do społeczeństwa z polską strategią, śmiem przypuszczać, że w naszym kraju tych awarii może było, tych awarii może być kilkakrotnie więcej. U sąsiada zamykają, a u nas chcą otwierać. No ja? Nadal chcecie elektrowni atomowych w Polsce? A jeszcze muszę przypomnieć wam, że to jest piękne, nie trzeba bomby atomowej zrzucać. Wystarczy zrobić dywersję w tej elektrowni albo jakąś konkretną bombkę do niej wrzucić. Czy chcecie dać w ręce tym tworom, którzy nazywają się rządem, elektrownie atomowe? Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Czernobyl, to wszystko w jednym będzie i to momentalnie. Emitowane ścieki będą w kolektory te promieniotwórcze, to wam gwarantuję. A jeśli ktoś zbulwersuje się i powie, o tu ścieki, na przykład Sebastian Kowalczyk pojedzie i powie, o tutaj ścieki, no nie Sebastiana, to zaraz wezmą na policję, zapytają coś i Sebastian się wtedy wycofa, on nie będzie. No ale na przykład ja pójdę na kolektor i powiem, o ścieki promieniotwórcze, tu mam licznik Geigera. To powiedzą, no tak, ale to licznik nie tego, nie tamte, zawsze coś wymyśla, a potem powiedzą, o ruska onuca. A jakiś tam debil powie z ratusza, ale to są ścieki promieniotwórcze radioaktywne kontrolowane. Poza tym mówiąc, że to jest złe, że te ścieki radioaktywne są złe, jest rasistą, antysemitą, homofobem, no i w ogóle, no... mega ruską onucą. Nie będzie przeszkadzało łowienie na wodzie promieniotwórczej, bo według Sebastiana jest bardzo dużo ryb. Ja tak kiedyś się, Sebastian, tobie przyglądałem, jak ty chodziłeś tam na Pragę, coś Cibor ci te miejsca pokazał. I ty tam czekałeś północy czy nocy cały dzień, żeby takiego normalnego leszcza złowić. Więc ja ci, jeżeli ty mówisz, że jest ryba, to ja ci zaraz powiem, ile ja takich leszczy na taki sprzęt, który dzisiaj, gdybym się zawodniczo ustawił, zawodniczo, powtarzam, bo ja miałem 30, 25, to była bardzo cienka przyponówka. Takie bomby, wędki bambusowe, kołowrotki, nie pytaj w ogóle jakie. To ja ci powiem, ile takich leszczy przy dobrych braniach bym złowił w najlepszych miejscach. Od 200 do 300 dziennie. Haczyki tam bym sobie jakieś tam 14 założył. Żeby jak najwięcej mieć brań, wiadomo, jakieś tam federgumy, śmumy, coś, żeby to wszystko tego tamtego. Od 200 do 300 takich ładnych leszczy. I ty, Sebastian, mówisz, że jest ryba. No wybacz. Wybacz, ale ja nie mogę czegoś takiego słuchać. To są bzdury. Znaczy, no jest. No jest, bo cała ryba nie jest wytruta. Ale wiadomo, jaki jest kontekst moich wypowiedzi. Mój kontekst jest taki, że jest bardzo, bardzo mało ryb. Jeżeli ktoś mówi, że jest dużo ryb, to po prostu powinien się zająć, nie wiem, robieniem na drutach, na dwóch drutach naraz na przykład, czy na jednym szydełku. Niebywałe, po prostu niebywałe. I ja nie mogę słuchać, bo jak ja słyszę Kaczyńskiego, Morawieckiego, Dudy, czy Sasina, czy jakiegoś innego, to potem przekładając to na nasz wędkarski rynek, to tak jakbym Sebastiana słyszał właśnie, Kowalczyka, czy innych tych mędrców, którzy no, jak ja już łowiłem, to oni wisieli na balkonie, na kondonie, albo pod szafę na baczność wchodzili. I oni się... Mili, żegnam was i... To jest straszne po prostu, co nas czeka. To jest straszne, co się wydarzyło w... na przestrzeni tych kilkunastu lat, to jest straszne, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku lat. To jest straszne, co się zaczyna dziać na przestrzeni miesięcy. To jest straszne, co się zdarzyło przez ostatnie pół roku. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 8 miesięcy. Nie, ciocia. Ciocia, pozdrów. Ciocia chora jest przewlekle, tak? Ciocia, pozdrów chłopaków. Polaczków nie pozdrawię. Ciocia tylną nogą może być, pa, 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 pa. Tu się nie da żyć pośród tego robactwa. Wszystko, co kiedyś mówiłem, wszystko się sprawdza. Ale najgorsze przed nami.